pytania do siebie. Wziąłem dwa pierwsze, są podobne, to znaczy to były te pytania o konkretne propozycje konkretnych rozwiązań. Ja często się spotykam, często dostaję takie pytania. Zwykle się przed nimi uchylam, bo już myślę, że to nie jest moja rola. Ja nie piszę ustaw, tylko piszę artykuły, w których się staram pokazywać, co z czego wynika, pokazywać jakiś w miarę świeży punkt widzenia, nie wiem, zachęcać czytelników do tego, żeby spojrzeli na coś szerzej lub właśnie bardziej szczegółowo. No bo co do konkretnych propozycji, to będzie się większość propozycji składane akurat Piotr Szumlewicz i OPZZ mieli w ostatnich miesiącach, może nawet latach, kilka bardzo ciekawych propozycji, zwykle niewysłuchiwanych, na przykład moja ulubiona propozycja wprowadzenia jawności płac zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, która moim zdaniem była ciekawym eksperymentem i wiele by mogła zrobić rzeczywiście dla poprawy stosunków pracy w polskich firmach. Więc to raczej ja powinienem Was pytać o rozwiązania, a nie wy mnie. No bo w tej kwestii, co zrobić na przykład z tym niebezpiecznym procesem ekonomizacji, wchodzenia myślenia ekonomicznego w coraz kolejne dziedziny życia, no to pewnie by trzeba jakoś zacząć od zatrzymania, bronienia tego, co jeszcze jest, krytycznego przeglądu, które dziedziny życia, przed którymi dziedzinami życia chcemy postawić takie znaki, że w myśleniu ekonomicznym wstęp wzbroniony. No i tego bronić. No, w wielu dziedzinach, tak jak to szkolnictwo wyższe wskazane przeze mnie, już to się stało. No jest pytanie, czy się da z tej drogi zawracać. Więc to takie kilkuetapowe to będą na pewno rozwiązania, więc nie żaden blitzkrieg, tylko raczej długa wojna pozycyjna, której wynik nie jest trudno przewidzieć z góry. No i pytanie pana prezesa, ministra Najara. Traktuję raczej jako taką zachętę do tego, żeby wprowadzać, żeby walczyć z pojęciowym chaosem, więc biorę sobie to do serca i serdecznie dziękuję za tę uwagę. Państwu dziękuję za Państwa uwagę.